Cześć. Z tej strony Narucik, chciałem was zaprosić do challenge'a ze Stewartem. U Stewarta, więc no Steward, odezwij się. Generalnie robimy kolejny challenge. Ostatnio wam się bardzo spodobał pizza challenge, już ma ponad 2 miliony wyświetleń. I robimy teraz coś bardzo podobnego, tylko że tym razem nie jemy, tylko pijemy. Tak samo jak wtedy, losujemy numerki, za nami już kupiliśmy wszystkie bardzo niedobre rzeczy, różne. Wszystko jest obrzydliwe. Miały być 5 dobrych rzeczy i 5 złych, ale wyszło na to, że kupiliśmy w sumie 20 obrzydliwych rzeczy i będziemy losować numerki, będziemy te rzeczy wkładać do naszego kubku, potem jest zmieszane wszystko z blenderem i będziemy musieli jakoś to wypić, jeśli będzie absolutna tragedia. To nas nie hejtujcie, wypijemy tylko łyka, albo nawet i pół, albo wyżgamy od razu wszystko, ale nie krzyczcie na nas, że nie wypijemy całego, nie obiecujemy, że wypijemy całe. Patrz! Ale postaramy się. I tą miskę może do tej miski możemy podnieść. Nie możemy czekać do tej miski. Marcin nam będzie podawał nasze numerki. Papier, kamień, rzeczy zaczynamy. Ja wygram, tak? Okay. Patrz to. Gotowi? Okay. Przewiduję przyszłość. Okay. Mm-hmm. Na 3, 3, 2, 1. Ty miałeś... Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. 3, 2, go! Cool. Mówiłem, dzięki przyjaciele. Nie, ty losujesz wszystko. Pierwszy. Błagam, żeby to było mleko, woda, cokolwiek. 8. 8. 8. Numer 8. Okay. Banana! Banana. To easy. Dostałeś jeden z najlepszych rzeczy. No. To akurat nie była straszna rzecz, ale widziałem banana po drodze i myślałem, że kupię banana. Dziękuję, Stu. Dawał ci buzi, ale... Dziękuję, bo ja chciałem trafić na banana. Teraz ja losuję. Dobra, mam numer 12. 12. Lubię numer 12 w zasadzie, ale... 12 jest jak szczęście. 12 gwiazd, które... Jajek. Jajek. A co, jakby były tu jajka? Ostatnie, jak będą jajka, to... O nie! Chyba są. Nie. Chyba są. Jak będą jajka, to będę na. Chyba, jak są jajka, to wtedy powiem, kury. To jest ustawione. Dobra. Ale to ja pakowałem drugą dziesiątkę. To ja pakowałem drugą dziesiątkę, nie mogłeś wiedzieć. Ja nie wiedziałem, że to tam będzie. Nie mogłeś wiedzieć. Ale to było posrane. Kładziemy obok i potem nagramy, jak wsadzamy wszystko do blendera i to mieszamy. Teraz w sumie ja wybiorę sobie jedno. O Jezu Chryste. 19. 19. Pamiętaj, że się lubię i to ma być czekolada na przykład. Gdyby to była czekolada, bo jeżeli będzie czekolada, I'm done, nie? Jeżeli będzie czekolada, to ja jeśli mam czekolada kończy filmik. Nie ma czekolady. Kukurydza! Z wodą też musisz dać. Trochę wody tej musisz dać. Wodka chrupiąca, ta będzie super chrupiąca moja kupa potem. Jezu. Teraz moja kolej. Okej, okay, stary, dawaj. Loteria. Wybieram im... Numer 1! Jeden. Numer 1. Od numer 1 do 10 ja kupowałem i pakowałem, a od 11 do 20... O, jest! A co to jest dzień dziecka? Ej, gdzie są te wszystkie rzeczy, które mi kupowałeś? My kupowaliśmy takie ohydne rzeczy, gdzie one są? No będą dopiero, spokojnie ludzie. Ej, my trafiamy same dobre rzeczy, gdzie wy byście wyszli? No, kupowałeś takie... Ja, surowe jajka ma być dobre rzeczy. Mam wrzuty sumienia, bo jeżeli obejrzycie tego vloga, daily vloga u Stu, to zobaczycie, co ja mu kupiłem, a co on mi. A ja właśnie chciałem powiedzieć wam, że jeśli zobaczycie daily vloga, to zobaczycie dokładnie, jak kupowałem to dla ciebie. Ciebie, ale trudno, ja ci węgiel chciałem kupić. Wiem, widziałem to. Węgiel chciał. To ja mam to, to jest taki jogurt jakiś ciekawy. Na razie nie jest źle. Your turn, my friend. Okay, your turn, my friend. 18. Skarbnik. Czekolada. I tak, skarbnik, jest czekolada. Ale gorzko. Same dobre rzeczy. 16. Osta! Co? No nie, nie strasz. Dobrze? Zajebiście. Ej, co się śmiejecie? Ja lubię tuńczyk. Tuńczyk jest zajebisty! No zobaczymy! 17. 17. Mam 17, 18, 19. Wybieram losowe. Jezu! Jest! Na pewno co? Coś co? Co to? Nie chcę się obracać. Najgorsza rzecz, jaką nie. Mógł nie. Co? Yes. Co? Ziemniaki! Masz trzy ziemniaki! Fuuu! O stary! Przerąbany! Teraz ja wybiorę kolejny numer. O, nawet mi tego nie pokazuj. 20, mam numer 20. No dziękuję bardzo. Pieprz, nie jest tak źle? Dlaczego ty masz... Bo nie kupiłeś 10 rzeczy, tylko 9 i musiałem wziąć coś z mojej szafy, a ze względu na to, aha, że już nie mam mnie praktycznie miesiąc w domu, to musiałem wziąć jedyną rzecz, która nie zgniła przez ten czas, no i to pieprz. Więc mamy pieprz. Nice. Ja mam numer 5. Marcin. 5. Pozdrawiam. Wow, kurde. Przesrane. O chuj. Ale jak ja co to pokaż jest? To są co flaki to wołowe w rosole. No patrz, to jest to. Czy cię Bóg opuścił? Dobra. Dobra, to robimy w tym samym momencie. Dobra, robimy w tym samym momencie. Okay. Ja mam numer 14. Ja wszystkie numerki zrobimy, bo na razie mamy za dobre rzeczy. 13. 13 i 14. Ja mam 14.
Kefir. A ja 13. A ja lubię kefir. No nie, no czego masz takie dobre? Ty masz już... Prawa, na pewno... Ja będę nawet jak! Gdzie ja to będę miał wodę? No... Ej, no, no, no damy... Nie, nie, nie odwracam gdzie się. Gdzie będę tu miał wodę? Nie, tutaj. Nie, barsz nie, czerwony. Barsz czerwony. Gdzie będę miał wodę? Już narzekał. Nie ma żadnych niesolidnych rzeczy. Już nie ma na co narzekać. Już jest. Teraz ja biorę. Numer 2. O kurde, to jest jeden z moich. A ja kupiłem naprawdę obrzydliwe rzeczy. Nie przesz, przyjacielu. Będziesz dzisiaj żygać i tak. Co ja mam? Oh, fruit cocktail! Lovely! To jest ustawione! Mieszane owoce! To jest ustawione! Dlaczego to wszystko lepsze? To myślałem, że będzie... Oddaj! Wiesz co, bo... Oddaj! Wiesz czemu... Oddaj! Idź. Myślałem, że na przykład to z tymi flakami było obrzydliwe, ale z tym, co mam na radzie, to nie jest tak źle. Ja dzisiaj umrę. Jeśli Naruciak umrze, ma być przynajmniej 100 tysięcy łapek w górę. Aha! 200 tysięcy chyba na no dobra, śmierć. To 200 tysięcy. Dobra, numer... 6. Nie, czekaj, jadłem. A nie, 9. Liczyłeś szkołę 10? Ale. Było raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kolejnych. Ale nie podkreśliłem tego, myślałem, że to 6. Co to jest? O stary przejebane! Raki! Ogonki raków gotowane, żebyś się nie żebyś potem nie umarł. Z czosnkiem i pietruszką w oleju. Patrzcie, jak to wygląda. Dobra, kontynuuję. Chyba kontynuuję ten challenge sam. Raki! Rozumiecie to raki! Jeszcze z czosnkiem. Czy ciebie bułko puścił? Stary, to zawsze ja jestem na twojej pozycji, na moich filmikach. Zawsze trafiam się takie gówno u mnie, ale dzisiaj mam szczęście. 11, 11 proszę, wiem, że coś będzie dobrego. Co mam? Nie. Jest! Nie. Jest! No w końcu! Nie. No w końcu! O tak, zasłużyłeś na to! Come on! Musztard. Ja poprzę trójkę, nie. Trójkę, kama, trójkę! Zdecydowanie trójkę się teraz zżygam, bo ja nienawidzę musztardy. Poproszę żelki, poproszę czekoladę, poproszę żelki za słodkiego, coś dobrego. Oliwki! Widzę oliwek! Oliwek! Jak się jadł jakieś pizzy z oliwkami, to się zawsze ją wypluwało. Teraz ja ci wlosuję, ja ci wlosuję. Dobra, pozwolę. Wlosowałem ci. Ja mam numer 15, coś od ciebie. O! Papryka. Jest to. Ale to jest taka ostra, czy taka nie, spoko? Nie, to jest taka papryka. O, tak spoko, to jest spoko. 6. 6. Numer 6. Jest! Gruszkowy gerber, karma dla... Zobacz tą mordę. Karma. Zobacz tą mordę na tym. Ja mam numer... Numer 4 mam. Co, proszę pana, mam w numerze 4. Masz dwie musztardy? Stary, ty jesteś kurde... Ej, się łeb może! Dobrze, dwie musztardy, podwójną musztardę będzie. Ja pierdzielę. Dwie musztardy, ja już mam dosyć. Mua. A ja mam 10. Coś dobrego jest. Nie będzie to jest coś ode mnie, a żelek u mnie no. Nie ma. Nie, proszę, 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 okay, nie śmiejcie się, nie, nie, nie patrzę. Yes! Nie, pas chlebowy, razowy. Nice, dobra, to ja mam numer 7. Lubię numer 7. Fasolka! No to w zasadzie to i tak będzie obrzydliwe, ale ci bardziej współczuję. Fasolka. Dobra, szykujemy teraz nasze koktajle, będziemy je mieszać w blenderze. Pokażemy wam, jak pięknie się wszystko miesza razem, jak wkładamy. A potem? Potem musimy to wypić. Stary, nie! Come on, nie przesadzaj. Dobra, wsadzaj to do blendera i tyle. Drodzy widzowie, pamiętajcie, że was szanuję, że was lubię, że Stu nawet was trochę kocha. A ja wam mówię, no zdrowie, stary. Ile pijemy tego? Łyka.
No nie wypiję całego za chuja. Ja spróbuję, stary, wypić przynajmniej połowę. Jesteś pojebany. Zrobisz to ze mną? Jesteś zjebany. Robisz to ze mną? Jesteś popierdolony. Zatkaj nos i jedziemy. Połowę. Nie, nie! Ile dasz, dobra. Ile da, aż się nie zżygasz, dobra. Trzy, dwa, powiedziałem, że wypiję przynajmniej połowę, więc daję wam szansę teraz zostawić łapkę w górę. Jeśli to zrobiliście, to ja piję do połowy. Daję wam szansę teraz zostawić się łapkę w górę. I szatanie, kurwa! Masz szyki na czole! Nie wiem! Nie moją chustę! Drodzy przyjaciele, Adam zżygał sobie czoło. Nie wiem, jak to jest nawet możliwe, ale to zrobił. Ale jego jest zdecydowanie gorsze niż moje. Jak tu nie lubię. Widzieliście, co on musiał wkładać do swojego bez skojarzeń. Moje akurat nie było. Znaczy, jest straszne, bo tam musztardę. Jakbym pił normalnie musztardę. Ale wypiję tutaj do palca, gdzie mam. No bo powiedziałem, że to zrobię. A jak coś obiecuję, to trzymam tej obietnicy. Więc robię to teraz dla was. Mam nadzieję, że to 100 tysięcy łapek w górę już jest. Ja tyle wypiję. Napij się. Dobra, Marcin się też napije tego, bo... Spoko, stary. Znaczy ja... Nie patrz. Czy Marcin da radę? Dał radę. On ostatnio żygał w piątej klasie. Idź tam do łazienki. Dobra, powiedz mi kiedy... Patrz, kiedy ja dobiję do palca, bo ja nie widzę. Powiedz, pokaż mi jakiś stop, okej? Jeszcze! Jestem przy palcu! Ale mam jeszcze trochę. Sorry, ale musiałem... Obniż wargę. Nie chcę zostawić. Nie wytrzyj ją. Niech nie mam się. Dobra, ziomeczki, dzięki za oglądanie. U Naruciaka jest kolejny challenge. U Marcina Dubiela jest kolejny challenge. Zapraszam do nich. Subskrybujcie u mnie, lajkujcie. Stanąłem na szyga! Widzimy się w następnym odcinku. Yo! Pa, pa.